Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania piątkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. W poniedziałek minister Grzegorz Schetyna był w Nowym Jorku na sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych, a już w czwartek odwiedził Ostrowiec Świętokrzyski i tym samym zainaugurował swoją kampanię wyborczą w województwie świętokrzyskim. Lider Świętokrzyskiej Listy Platformy Obywatelskiej spotkał się w siedzibie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców z grupą działaczy PO, a następnie na ostrowieckim rynku z grupą dziennikarzy. Minister zapowiedział swój aktywny udział w kampanii oraz staranie się na rzecz pozyskania środków na rozwój naszego regionu. Jestem tutaj intensywnie, dużo rozmawiam z ludźmi. Ono jest bardzo różne w różnych swoich miejscach. Ma wielki potencjał, ma wielką historię i tożsamość. Jest bardzo dumne. Ludzie są tacy dumni i trzeba to absolutnie szanować i potrafić z nimi rozmawiać. Ja lubię takich partnerów, bo to nie jest miejsce do obietnicy. Dlatego jak rozmawiam na przykład w tym Kieleckim Parku Technologicznym, czy byłem w strefie, to mówię o konkretach, tak? O przywiezieniu inwestorów, o nowych miejscach pracy, bo to, co jest ważne dla Świętokrzyskiego dzisiaj, to jest, my musimy przynieść pracę. Znaczy ludzie muszą, kończąc szkoły, studia tutaj, muszą mieć tutaj propozycję pracy, bo emigracja jest problemem województwa. Ale też nie tylko ta za granicę, ale do innych części naszego kraju. Nie może być tak, że ludzie kończą studia i nie mają oferty pracy i wyjeżdżają, bo to jest problem. To jest mało młodych ludzi, a tu jest bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo miejsca. Więc uważam, że też będę w pewien sposób mówił o takich rzeczach zupełnie wprost i oczekiwał też odpowiedzi od władz województwa, od samorządów, też od poszczególnych ministrów. Rozmawiam z nimi na posiedzeniu Rady Ministrów. Będę tutaj przyjeżdżał z ministrami, będziemy mówić o konkretach. Rozmawiam także, byłem w Nowym Jorku rzeczywiście przez parę dni, rozmawiałem też o inwestorach, o możliwościach inwestycyjnych. To właśnie w takich miejscach jak Świętokrzyskie, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Podlasie, to są miejsca, gdzie powinniśmy zapraszać dzisiaj inwestorów, bo wielkie, duże miasta poradzą sobie. Tam są strefy, tam wszyscy chcą być, a tutaj potrzebujemy i tak widzę też swoją rolę jako ministra spraw zagranicznych, żeby te możliwości otwierać. I to przecież nie tylko chodzi o Ostrowiec Świętokrzyski, czy Starachowice, czy Skarżysko, czy Kielce. Nie. O tę część Polski, która powinna jakby wywołać jeszcze większe nasze zainteresowanie i zaangażowanie. I to jest możliwe. Myślę, że będziemy mogli, będę też Państwu mógł o tym, o konkretach powiedzieć. W tym roku mija 100 lat od powołania do życia w 1915 roku w gimnazjum męskim pierwszej harcerskiej drużyny w Ostrowcu. Główne uroczystości odbyły się w minioną sobotę. Była to okazja do pokoleniowego spotkania harcerzy i harcerek, którzy przez kilkadziesiąt lat tworzyli tę organizację. Bogaty program uroczystości otworzyła w sobotę zorganizowana przez harcerzy gra miejska. Pięcioosobowe drużyny, aby zdobywać kolejne punkty, musiały wykazać się sprawnością fizyczną i dużą wiedzą o topografii Ostrowca. W niedzielę odbyły się główne uroczystości. Mszę świętą dziękczynną w kolegiacie świętego Michała Archanioła odprawił biskup senior diecezji sandomierskiej ksiądz Edward Frankowski. Z radością stwierdzamy, że to właśnie harcerze zawsze byli tego samego zdania, tak byli przekonani. Oni to najlepiej czynili. Basia Sajecka, która jest z Ostrowca, wspomina pierwsze dni II wojny światowej, że odprowadziła na stację kolejową Ostrowiec kuzyna podjeżdżającego do wojska i tam na stacji zobaczyła ostrowieckie harcerki i harcerzy, którzy roznosili gorące i zimne napoje i kanapki, częstując nimi głodnych i spragnionych żołnierzy jadących transportami wojskowymi na front wojenny, ale także i cywilów podróżnych.
Przyrzeczenie harcerskie na rynku złożyło 12 harcerzy. Podczas apelu chówca wręczone zostały odznaczenia dla zasłużonych druhów dla chorągwi kieleckiej ZHP. Otrzymali je Henryka Łukiczew i Krzysztof Domagała. Srebrną honorową odznakę przyjaciół harcerstwa otrzymała radna gminy Kunów Barbara Domagała. W uroczystości na rynku udział wzięło wielu gości, składając życzenia. Z wielkim wzruszeniem uczestniczę w tej uroczystości stulecia harcerstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przed 10 laty ja również nosiłem mundur harcerski, stąd z sentymentem wspominam tę chwilę. Gratuluję wszystkim. Życzę, abyście za kilkanaście, kilkadziesiąt lat mogli stanąć tak jak wasi dziadkowie, rodzice czy znajomi i z dumą spojrzeć na historię, którą tworzycie w tym momencie. Historię, która jest też lekcją dla kolejnych pokoleń. Z tego miejsca, jako prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, w podziękowaniu na ręce pana Dariusza Czupryńskiego z okazji stulecia ostrowieckiego harcerstwa wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Chówca Ostrowiec Świętokrzyski. Składam najserdeczniejsze gratulacje i słowa uznania. Środowisko harcerzy reprezentuje godną naśladowania dbałość o tradycję i historię, upowszechniając tym samym postawy patriotyczne, tak ważne w wychowaniu najmłodszych Ostrowczan. Życzę realizacji obranych celów i zamierzeń, aby praca z ostrowiecką młodzieżą była przyjemnością i dawała wiele satysfakcji. Gratuluję. Niedzielny festyn harcerski zgromadził w Parku Miejskim gotowych do wspólnej zabawy mieszkańców miasta. Na scenie amfiteatru wystąpiły zespoły harcerskie Salut, Wołosatki i Pod Wiatr. Gotowym trzeba być do każdej ludzkiej podróży, tak zdecydują w niebie, lub serce nie zechce już służyć. Ja tylko wtedy zniknę w dalnym lesie bukowym, to jakbym wrócił do siebie, po prostu wrócę do domu. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało biuro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało biuro. Wszystko będzie jak w domu, i stół, i krzesła, i buty. Te same nieporuszone, na niebie zostaną góry. Tylko ludzi nie będzie, tych, co najbardziej kocham. Czasem we śnie ukradkiem zamienią. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego na posiedzeniu 29 września odwołał dyrektorów domów pomocy społecznej w Ostrowcu, Barbarę Cudzik i Cezarego Słowika. Przyczyną odwołań mają być zaniedbania ujawnione podczas przeprowadzonych kontroli. Wczoraj podczas specjalnej konferencji prasowej starosta Zbigniew Duda poinformował o tej decyzji i jednocześnie uzasadnił swoje postanowienie. W związku z tym, że docierały do nas niepokojące informacje dotyczące obydwu domów pomocy społecznej, zarówno domu pomocy społecznej na ulicy Grabowieckiej, jak i również na osiedlu Słonecznym, te informacje dotyczyły zarządzania tymi domami pomocy społecznej, również opieki nad pensjonariuszami. W związku z tym do tych domów pomocy społecznej wysłaliśmy kontrolę, która skutki tej kontroli pokazały, że jednak te informacje, które do nas docierały, były informacjami prawdziwymi i skala tych zaniedbań była na tyle duża, że w dniu 29 września Zarząd Powiatu odwołał obydwu dyrektorów domów pomocy społecznej. Starosta Duda oraz wicestarosta Ligiusz Mich, a także powołany na nowe stanowisko koordynatora przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Paweł Walesic mówili o wielu zaniedbaniach, jakie ujawniły kontrole. Były one jednym z argumentów decyzji podjętej przez zarząd. W wyniku tej kontroli możemy już dzisiaj powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, że dochodziło tutaj do wielu niestety nadużyć. Jeżeli chodzi o warunki fitosanitarne, mieliśmy duże zastrzeżenia co do sytuacji zastanych w poszczególnych pokojach, co do czystości tych pokoi, co do obsługi samej bezpośredniej.
Na przykład w DPS-ie przy ulicy Grabowieckiej, w tak zwanym pawilonie od ulicy Długiej, czyli budynku tym, który jest tam usytuowany, stwierdziliśmy w godzinach popołudniowych, że tak naprawdę przebywają tam osoby tylko i wyłącznie uzależnione od choroby alkoholowej. Ale to jest jak gdyby jeden z elementów, ponieważ warunki fitosanitarne udokumentowane przez nas również w materiale zdjęciowym wykazały, że nie spełnia on po prostu żadnych względów, powiedzmy sobie, pod tym kątem. Dodatkowo, ponieważ miał fakt nie tak dawno takiej sytuacji, gdzie jeden z mieszkańców popełnił samobójstwo, ujawniliśmy w pokoju, który jest przeznaczony na stołówkę, na zewnątrz z lokalizowanym przewodem koncentrycznym, kablem koncentrycznym, który tak naprawdę w sytuacji, kiedy pacjenci w stanie trzeźwym tam się znajdują, no mogą niestety dopuścić się różnych rzeczy bardzo niebezpiecznych dla życia i zdrowia. A w jednym z pokoi u pensjonariusza, który tam się znajduje, który zamieszkuje, właściwie bez oznaczenia, bez personalizacji tych mieszkańców, bo nie ma wywieszek, nie ma informacji, kto w tych pokojach się znajduje. To też jest jednym z poważnych uchybień, kiedy podaje się leki pacjentom, chociażby czy kiedy dochodzi do jakiejkolwiek obsługi tych pacjentów. Stwierdziliśmy, że pacjent w bardzo kiepskim stanie, ponieważ był w upojeniu alkoholowym, ma dostęp bezpośredni do balkonu, z którego tak naprawdę w takich sytuacjach może dojść do jakiejś naprawdę sytuacji zagrażającej życiu chociażby. Stwierdziliśmy również, proszę Państwa, między innymi w DPS-ie na osiedlu Słonecznym fakt zarobaczonych pokoi. Okazało się, że od dłuższego czasu po wynikliwej naszej kontroli i zbadaniu dokumentacji, którą dysponowaliśmy dopiero na drugi dzień tak naprawdę, że w DPS-ie są, no przykro to powiedzieć, ale są plusty po prostu. Mieszkańcy mają spakowane swoje ubrania w workach. Zostaliśmy najpierw poinformowani, że jest to wynik tego, że pokoje są odświeżane, czyli malowane. W momencie, kiedy dostaliśmy dokumentację, którą poprosiliśmy w zakresie dezynfekcji, która tam jest prowadzona od dłuższego czasu, okazało się, że jednak to nie jest kwestia malowania, a wynikiem tego, że te ubrania są tak spakowane na środku pokoju, po prostu wrzucone i mieszkańcy tak sobie funkcjonują, jest to, że odbywa się po prostu spryskiwanie tych pomieszczeń pewnymi środkami. Taka sytuacja trwa od dłuższego czasu, takich informacji nikt z dyrekcji nam nie przekazywał, a nie zostaliśmy o tym w ogóle poinformowani. I to już wszystkie informacje, które dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego, udanego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek.